O to nam chodziło, bo patrząc przez pryzmat tego, z kim będziemy grali następne mecze, tak, to pierwsze dwa mecze były bardzo ważne, żebyśmy zapunktowali i to nam się udało. 6 punktów po 2 meczach. Na razie jest dobrze, ale mówię, no jeszcze są następne mecze, nie ma co się zachwycać za bardzo i mówię, nie ma co bujać o bokach, musimy twardo stąpać po ziemi i w następnych meczach udowodniać swoją wartość dalej. Atmosfera zawsze tutaj była w szatni bardzo dobra, aczkolwiek przyszło nowych praktycznie 9 zawodników. Kilku odeszło i bardzo ważne było te pierwsze zwycięstwa, bo to jeszcze tak bardziej buduje tą atmosferę no i na razie jest dobrze. No, chcieliśmy zacząć bardzo dobrze i zaczęliśmy bardzo dobrze. Dwa, można powiedzieć, mecze wygrane, wymagający przeciwnicy, ale udało się zdobyć komplet punktów i z tego się cieszymy, bo zdajemy sprawę, że czeka nas teraz rozpędzona Legia, która no, złapała, można powiedzieć, taką formę i pokazuje, że potrafi grać piłkę i wygrywać wysoko, ale tak jak mówię, no, raz już się tutaj przejechała w Łęcznej, przegrała 14 grudnia 3-1 i my też mamy 6 punktów, tak jak oni. Chcemy udowodnić, że potrafimy też grać piłkę i powalczyć o 3 punkty. Wniesie wartość do naszego zespołu, to trzeba powiedzieć po tych 2 meczach, bo w jednym i drugim meczu Bartek Śpiączka strzelił bramkę, Kamil Poźniak też teraz, mówię, dorzucił bramkę, Kuba Świerczok asystę, także że mówię, oby tak dalej, ja powiedziałem nawet po meczu z Górnikiem Zabrze, oby tak dalej, oby chłopaki, mówię, dalej wynosili tą wartość jak do tej pory, mówię, to będzie tylko dla dobra, dla całej drużyny i dla całego klubu. To też nie przyszli jacyś przypadkowi zawodnicy, przyszli to zawodnicy, którzy w pierwszych ligach czy tam gdzieś w ekstraklasach mają po kilkadziesiąt już występów, są to zawodnicy doświadczeni, też są młodzi, wiadomo, ale taki Przemek Pitry czy Grzesio Piesio to już zawodnicy, którzy grali nie z jednego pieca, jedli chleb i można powiedzieć, że dużo wnoszą do naszego zespołu i do szatni i na boisku, czy Śpiączka Bartek, czy Jakub Świerczok, mimo że na razie nie strzela, to uważam, że w tych meczach zaprezentował się z dobrej strony, dobrze gra tyłem do bramki. Przytrzymuje tą piłkę, pozwala troszeczkę naszej defensywie odetchnąć, a tego nam brakowało w poprzednim sezonie. No my się nastawiamy na mecz z Legią Warszawa, jak nastawiamy się na każdego innego przeciwnika. Po prostu staramy się wyciągnąć jak najwięcej wniosków na temat sposobu grania, jakości grania Legii i na to przygotować się pod względem taktycznym. Natomiast jeżeli chodzi o mentalne aspekty, ja myślę, że tutaj Legia nie potrzebuje dodatkowej, znaczy Legia jako zespół wyzwala na zawodnikach właściwą motywację. Także tutaj myślę, że wszystko będzie toczyło się wokół tego, co przygotujemy na trening AG, jak to zrobimy. Natomiast sama motywacja, myślę, to jest automatycznie się wyzwoli w zawodnikach. Nie ma chóru optymizmu, bo mówię, trzeba twardo stąpać po ziemi, bo nie chcę wywoływać, jak to się mówi, wilka z lasu i mówi, co rok temu Bełchatów po 4 czy 5 kolejkach był na pierwszym miejscu i też wygrał bodajże z Legią też na Łazienkowskiej i mówię, no wszyscy się zachwycali i wszyscy mówili, że Bełchatów w pucharach będzie grał, a wiemy wszyscy, jak to się skończyło, także idziemy z meczu na mecz. Pełna mobilizacja w niedzielę, bardzo fajny mecz dla nas, bo przyjeżdża jeden z dwóch najlepszych zespołów w Polsce, także mówię, nie mamy nic do stracenia, chcemy udowodnić swoją wartość, chcemy zagrać dobry mecz i jeżeli się uda go wygrać. Stąpania po ziemi, chłodna głowa, wiadomo, zwycięstwa budują, cieszą, ale tak jak mówię, no, trzeba spokojnie do tego podchodzić, to jest dopiero początek sezonu i zdajemy sobie z tego sprawę, ale tak jak mówię, no, mamy 6 punktów i z tego na dzień dzisiejszy trzeba się cieszyć, bo te zwycięstwa na pewno nie przyszło łatwo i same się te mecze nie wygrały. Trzeba było włożyć trochę serca, trochę zaangażowania i my pokazaliśmy też się z dobrej strony. Wiadomo, że troszeczkę ta drużyna jest przebudowywana i z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Łukasz, faktycznie czerwona kartka, z tego co mamy informację, dostanie 3 mecze. Który nie zagra, czy najbliższe mecze. Natomiast reszta zawodników na tą chwilę jest w treningu, jest z nami, więc myślę, że i Łukasza będzie kto miał zastąpić, ale też ewentualnie, jeżeli miałyby być jakieś roszady, też mogą nastąpić. Na jego pozycję jest Paweł Sasin, na jego pozycję jest Adrian Basta, kiedyś Lukas Bielak też grał na tej pozycji, także no, jest możliwość wyboru, zobaczymy. Pewnie im bliżej meczu, tym ta decyzja będzie bardziej klarowna. Oglądam wszystkie mecze
ekstraklasie, polskiej, bo to jest mój zawód i muszę się poznawać, każdy z nas musi się poznawać z następnym przeciwnikiem. No w Legii się trochę zmieniło, jeżeli mówimy o poprzednim rundzie, czyli poprzedni sezon. Doszedł z tyłu w obronie, doszedł reprezentant Polski Michał Pazan, tak. Z przodu Legia się wzmocniła też Nikoliciem i Priowiciem, także, że mówię, na pewno ten zespół się wzmocnił. Trochę inaczej grałem niż grali do tej pory, ale mówię, jeszcze mamy parę dni jest przed nami, na pewno będziemy mieli odprawę, jeżeli chodzi o grę Legii Warszawa, przygotowaną przez sztab szkoleniowy. Mówię, no, mamy parę dni, żeby się do tego meczu jak najlepiej przygotować. Nie, ja nie oglądam meczów Legii, tylko znam wyniki, ale meczów Legii nie oglądam, wyniki znam. No na pewno są na naładowani mocno, bo wygrali bardzo wysoko te oba mecze i to ze Śląskiem i na Śląsku, na ciężkim terenie 4-1. No wiadomo, wygrali u siebie z Podbeskidziem, gdzie można byli skazywani, już 3 punkty ludzie im dopisywali przed meczem, ale my o tym nie staramy się myśleć, każdy mecz jest inny. Na pewno przyjadą tutaj zmotywowani po tej porażce tutaj ostatniej 3-1. Będą chcieli coś tutaj udowodnić, ale tak jak mówię, no, mecz meczowo nierówny. My też chcemy wygrać i będziemy walczyć o 3 punkty. Legia była mocnym zespołem, jest nadal mocnym zespołem. Nie zdobyli mistrza Polski, natomiast to nie świadczy o tym, że nie było ich na to stać, więc tutaj myślę, że to jest teraz jedna z najlepszych drużyn w Ekstraklasie. I w takim kierunku cały czas zmierzają, starają się, jeżeli jakieś mają ubytki w kadrze, uzupełniać te ubytki jakościowymi zawodnikami, więc to jest bardzo mocna drużyna i na tą drużynę no szczególnie trzeba się przygotować. Legia zawsze jest niebezpieczna, Legia ma bardzo dobrych zawodników na każdej pozycji. W 2 meczach zdobyli 9 bramek, stracili tylko 1 i to trzeba powiedzieć, że 4 bramki strzelili na Śląsku Wrocław. Więc na pewno jest to drużyna niebezpieczna, ale no, każda drużyna ma jakieś swoje plusy i minusy. No, jeżeli byłoby tak, że na papierze drużyna jest nieosiągalna, no, to nie byłoby sensu grać, tylko po prostu zwyczajnie zgłosić walkover. My się tak chcemy przygotować, żeby w tym meczu walczyć o 3 punkty. No zagrać jeszcze w większym, jak można powiedzieć, wymiarze czasu, tak jak zagraliśmy z Górnikiem Zabrze, gdzie 30 parę minut pierwszej połowy było bardzo dobre w naszym wykonaniu. Może trochę nam ta czerwona kartka pokrzyżowała plany, bo tak to jest, później graliśmy 10-10, ale jak powiedziałem, zwiększyć ten wymiar czasowy i zagrać jeszcze na pewno więcej minut dobrych, bo mówię, nie możemy mieć z Legią takie puste przeloty, jakie mieliśmy z Górnikiem Zabrze, bo Legia to klasowa drużyna, która takie rzeczy potrafi wykorzystać. No. Pewna mobilizacja, mówi, zostawić serduszko na boisku, jak to się mówi, no i pokazać, że jesteśmy czegoś warci, bo mówię, my w takim meczu z Legią nie mamy nic do stracenia. To Legia musi, a my możemy, jak to się mówi, ale mówi, trzeba zrobić też wszystko, żeby powtórzyć chociażby ten wynik, który był w ostatnim meczu z Legią. Tutaj, gdzie wygraliśmy 3-1, też wtedy pokazaliśmy, że potrafimy, że możemy. Dlaczego to nie zrobić jeszcze raz teraz, tak? Dobra gra w defensywie. Wyprowadzanie szybkich kontrataków i przede wszystkim skuteczność, bo z taką Legią Warszawa może być tak, że może być 1-2, może góra 3 sytuacje i przynajmniej 1-2 bramki trzeba strzelić, bo Legia na pewno sobie stworzy jakieś sytuacje tutaj, bo nie przyjadą się tutaj bronić, to jest zespół klasowy i na pewno będą chcieli tutaj też wygrać, bo Legia zawsze grała o Mistrzostwo Polski i na pewno będą chcieli tutaj wygrać, ale my się na pewno nie położymy. Trzeba wykorzystać jej minusy. Legia posiada minusy i będziemy robić wszystko, żeby perfekcyjnie przygotować się, żeby te minusy wykorzystać. Natomiast trzeba zneutralizować to, co Legia ma mocne i my też wiemy, co Legia ma mocne. Natomiast finalnie, no to już każdy z zawodników po prostu wychodząc na boisko musi dać siebie 100%, może nawet więcej. I udowodnić, że być może on powinien grać w Legii kiedyś, a nie na przykład ktoś inny. Także znajdziemy sposób na Legii i wierzymy w to, że w meczu to pokażemy. Filozofia się nie zmienia, walczymy o 3 punkty w każdym meczu. Cieszymy się z wygranej z Górnikiem Zabrze, ale jeszcze bardziej cieszymy się z tego powodu, że na trybunach zasiadło dość sporo kibiców, nas wspierali i wierzymy w to, że w meczu z Legią będzie tak samo.